I stepped in. Put some money in the safe and bought the rest in. I just put some snowflakes on my necklace. He just went and did that, why you flexing? I'm $100 billion child, oh. I was born a little wild, yeah. Got a million stuff in my house, oh. Got a on the ground, yeah. Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Spotkanie skomentują dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami dzisiaj kolejne spotkanie rozgrywek ligowych Division Rivals. Jacku, czeka nas fascynujące spotkanie. Mecze towarzyskie nie mają żadnej stawki, ale nie oszukujmy się, każdy lubi wygrywać i ci piłkarze nie są wyjątkiem. Ten strzał może im dać prowadzenie. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Luis Suarez. Wciąż Suarez. Nieźle pomyślany ten lob, mógł namieszać, ale nie tym razem. Dzisiaj to może być dzień Griezmana, zawodnika o bezgranicznym wręcz potencjale. Prowadzi w klasyfikacji strzelców w lidze i na pewno dziś będzie chciał potwierdzić swoją supremację. Nie zdziwię się, jeśli strzeli tu bramkę mimo wysiłków całej obrony drużyny przeciwnej. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednią głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Ansu Fati lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Matić. Tielemans. Ładna okazja. Ustawiał gaz, pójśmy! Co za sytuacja! Miał zupełnie pustą bramkę. Koszmarny błąd golkipera. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Nemanja Matić. Prawie, ale nie opanował piłki. Portu. To może być wyrównanie. Gol! Przepiękne uderzenie z woleja w wykonaniu Griezmana. Palce lizać. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale to, co było później, warto oglądać wielokrotnie. Idealnie odczytał trajektorię i przymierzył z woleją. Nemanja Matić. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Tielemans. Stracili teraz piłkę. Podobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Tielemans. Koniuszkami palców sięga tej piłki. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Piłka na dalszy słupek. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Schodzi w pole karne. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Troszkę zaspali, muszą jak najszybciej wracać do obrony. Źle wyprowadzony ten kontratak kończy się niestety strawą. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wybija na aut. Wybiega na pozycję. Odcinka! Tak! Proszę Państwa, bramka!
i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. De Jong. Suarez. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. O, mądre to granie na dobieg. Zaciekła walka o posiadanie. Może teraz ruszyć skrzydłem. Może zdecydować się na strzał. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Ma dużo miejsca na skrzydle. Brawo, ale jest szansa. To był ważny odbiór. Prostopadle za linię obrony. Nikt teraz nie przeszkadza. Jest okazja do dośrodkowania. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Kiepskie krycie, nieodpowiedzialne zachowanie. Potężne uderzenie, było blisko. Potężne, ale niestety niecelne. Gdyby to wpadło, byłaby ładna bramka. Dobre podanie. Przeskoczył i nie udało się rywalowi odebrać. O, teraz ma dużo miejsca. Bramka! Kto jak nie on? Suarez! Naprawdę znakomite wykończenie. Wynik 3-2 nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy gwarancję mocy do końca. Jest szansa na kontratak. No teraz szansę. Karny. Arbiter wskazuje na 11 metr i jest szansa na wyrównanie. Ależ to się zmienia. Karny. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. Chociaż zgodzisz się, że równie dobrze mógł pokazać czerwoną. Tak, masz rację, miał sporo szczęścia. A jednak nie ma gola. Bramkarz perfekcyjnie wyczuł zamiary strzelca i obronił jedenastkę. Krótko rozegrany ruch. Wycofują piłkę. Dobre podanie. Bardzo dobrze zablokowany strzał. Idzie z piłką do przodu. Ależ się przedarł. Ależ jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Sporo emocji i sporo bram. Rozpoczynamy drugą część meczu. W grze Vipers musi się coś zmienić. Pięknie go minął. Haaland. Może spróbować szczęścia. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. No i strata piłki. Nieudana próba. No, świetnie go obrał. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Dobrze zagrał. Idzie do przodu. Dobrze, skrzydłem. Może dogrywać. Wykłada piłkę koledze. I jest bramka. 4-3. I pytanie, czy tak to się skończy. Ależ technika. Dobra interwencja obrony. Jest szansa na kontratak. No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. Atak, strata. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne.
Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie. Ale świetna szansa teraz! Portu! Ależ comeback, proszę Państwa. No, pokazali teraz charakter. Odrobili dwubramkową stratę w kilka minut. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Sprytnie zwód obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Ryzykował, ale pewnie odebrał. No, mamy rzut rożny. Będzie szansa, by wyjść na prowadzenie. Dobrze, wygrał to starcie. Luka Modrić dał sobie zabrać piłkę. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Luka Modrić. Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje się. Fani są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedenastka. Akcja zatrzymana. Naciskają na niego. Nękali rywali do skutku, aż wreszcie zmusili ich do błędu w środkowej strefie. To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny. Arbiter bez wahania wskazał na jedenastkę, jednak o dziwo nie pokazał kartki za faul. Najwyraźniej nie chciał karać zespołu dwukrotnie, uznał, że rzut karny wystarczy. Tak jest, jedenastka wykorzystana. Rzut karny wykonany z zimną krwią. Wiedział, że bramkarz się rzuci, więc z wielką pewnością siebie strzelił w sam środek. I faktycznie bezradny golkiper odprowadził tylko wzrokiem wpadającą do bramki piłkę. Jest coraz bliżej bramki. Richarlison. Teraz Gnabry. Będą szukać teraz okazji do kontry. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Ben Yedder. Ma szansę na dośrodkowanie. Świetna akcja w obronie. Skuteczna interwencja w obronie, po której jednak będziemy jeszcze mieli rzut rożny. Z narożnika, krótko po ziemi. Portu. Richarlison. Jest okazja do strzału. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Widzimy, jak świetnie zostawił za sobą obrońcę. Potem pozostało już tylko dobrze to wykończyć i zadanie wykonane. Doskonałe zachowanie w ataku i wspaniała bramka. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie. I broni to Ter Stegen. Świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. No, już blisko pole karne. No i strata piłki. Gospodarze przeważają. Dobrze, bo przecież trzeba gonić wynik. Kibice dzielni. Jest szansa. Tak, bramka. Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Ależ rezultat 6-5. Próbują teraz skrzydłem. No tak, chciał rozciągnąć grę na boki, ale nie dał rady. Sygnalizacja trenera, by przeszli na grę pressingiem. Chyba uznał, że rywale mieli za dużo miejsca na rozegranie akcji. Nieudany atak wciąż utrzymuje się przy piłce.
Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Genialne podanie. To musi być wyrównanie! Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Może to być Rymala? Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. To może być wyrównanie. Nie ma bramki, to był słupek. Piłka wraca do gry. I strata piłki. Chwilowo zażegnali niebezpieczeństwo, ale będzie rzut rogu. Z rogu w pole karne. Gol! Tak, proszę Państwa, to wyrównująca bramka w samej końcówce. Wyrównana gra, ta bramka doprowadza do remisu. Sędzia to widział, nie przerywa gry, bo utrzymali się przy piłce. Gwizdek, rzut wolny. Czasu coraz mniej, rzucają się do ataku. Jeśli strzelą, rywale mogą nie zdążyć odpowiedzieć. Bramkarz na posterunku. Pozostały ostatnie 3 minuty do końcowego gwizdka. Ważny przejem. Świetnie przeda się przez obronę. No, coś musi z tego być. Jest gol! Jest piłka w siatce! Udało im się i teraz prowadzą. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Ale przede wszystkim spokój strzelca. Objechał tu bramkarza, jakby to był pachołek treningowy. Gnabry. No, ma miejsce na skrzydle. Bardzo ważna interwencja obrony. Jedna z ostatnich akcji. Sędzia kwiszczy po raz ostatni i zespół gości przegrywa. That I stand on. I'm not ready, you can go and put your hand on. I'm just cooking up some flavor, then I mix it like a man on.